Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Creativersa. Dziś jesteśmy tutaj w moim kamiennym mieście. Jak na razie tu w tym mieście nie ma zbyt dużo rzeczy wybudowanych, bo miasto jest, można powiedzieć, nowiutkie. Postanowiłem sobie robić takie parę takich malutkich domków. Takie niewiele w nim jest. Takie, o, tutaj nawet jeszcze w sumie nie udekorowane, nic nie zrobione. Nie wiem, możemy tutaj podłogę zrobić, chociaż nie we wszystkich jest podłoga jakaś porobiona czy coś. Zrobimy sobie tutaj chociaż podłogę. No i tak, mam zamiar na serwerze tutaj, którym buduję, porobić parę miast, takich większych miast, które się będą różnić typem materiału. No tu praktycznie używamy tylko kamiennych, takich widzicie, szarych broczków z kamienia. Nie typowo samego kamienia, ale tych cegłówek, bloków takich z kamienia, cegłówki. Taki tutaj zobaczycie, o, takie chodniki mamy z tych cegłówek. No i tak tutaj mogę wylecieć. O, tak wygląda tutaj to malutkie. Takie miasteczko wyczyszczone, takie dopiero postawiłem, takie początkowe. Myślę, że tutaj coś rozbudujemy dalej. A tutaj mamy takie większe budowle. Tutaj mamy autobusik, który nas przywozi. Bo nie wiem, czemu on mi nie stoi na środku. No, chyba go machłem trochę. Powinien stać na środku, ale dobra. Albo jakiś przystanek mu zrobić. Może przestawimy kiedyś, albo jakiś przystanek tutaj zrobimy, czy coś. Tutaj mamy ten chodniczki, tutaj tak to wygląda. Tutaj mamy taką świątynię jakby. Widzimy, też jest dosyć spora, fajnie wyszła. Z jakiegoś blueprintu, tak mi się wydaje, że wszystko praktycznie z blueprintów jest. Można tam do góry wejść. O, tu gdzieś, czekajcie. Tu i tu chyba do góry się wchodzi. O, elegancko tak wygląda. I tu idzie się do samej góry. O, jesteśmy na samej górze. I co w tym odcineczku? W tym odcineczku, o, tak wam to z góry pokażę. Tam jest jeszcze budynek, tylko tam już się te teksty do pisania są chyba ze starej wersji i się przestawiły po nowej wersji. Co chcę wam przedstawić? Chcę wam przedstawić nowy tutaj kodzik. Mieliśmy, tutaj sobie wyjdziemy, mieliśmy tutaj taki kask. Czekajcie, nie, gdzie on jest? Już sobie go tu znajdziemy. O, taki kask mieliśmy. Później dało nam takie rękawiczki, taką zbrojkę tutaj. Mam ją nawet na sobie. Tutaj tą zbrojkę. No i teraz jest nowy kodzik na spodnie. Tutaj właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to mam w ogóle. Czekajcie, sobie zerknę, czy tam rękawicę mam, ale powinna ta rękawica być. No nie mam tej rękawicy. Nie wiem, czemu powinna ta rękawica być, a jej nie mam. Nie mam pojęcia. Dobra. Tutaj mamy jakieś też zbrojki, też jeszcze nie powykupywanego dużo. Nowy kodzik, czyli wiecie, w sklepik tutaj wchodzimy i nowy kodzik. Kodzika nie widzicie, bo zobaczycie go gdzieś we filmiku, więc musicie oglądać cały filmik, żeby zobaczyć, gdzie we filmiku jest właśnie ukryty kodzik. Dostajemy takie spodnie, więc sobie bierzemy, przechodzimy tutaj w naszą postać i szukamy tutaj tych spodni, co nam powinno dać. A mianowicie są tutaj. Patrzcie, różnią się, nawet się bardzo chyba nie różnią od tych. Aha, że mamy tutaj te kółeczka. Nawet się bardzo... Nie wiem, które miałem przedtem. Nie wiem, które właśnie miałem przedtem. Te?
Tak, widzicie? Są takie. Mają tutaj to. A te nowe są prawie identyczne. Tylko się troszkę tutaj tymi kółeczkami i troszkę się tutaj tym kolorem różnią. No dobrze. No nic, ale jest nowy strój, jest nowy ten. Prawie mamy cały kompletny. Więc zakładamy sobie ten strój. No i żebyście wiedzieli, jaki to będzie ten kodzik, no to musicie oglądać cały filmik do samego końca. A my idziemy. Myślę, że postawimy sobie tutaj jakiegoś blueprinta. Gdzieś chyba tam jest miejsce. A tam widzę, ktoś chyba umarł. Zaraz lecimy. O, tutaj możecie powiedzieć, jak się wam podoba droga. Taka? Czy taka? Która droga się wam lepiej podoba? Tutaj ktoś chyba kopyrtnął. Jasne, że ktoś kopyrtnął. Dobra, pozbieramy to. Tutaj, no nie będę tego równał, bo mi się nie chce za dużo czasu to pochłania, to równanie tego terenu. Żeby to obniżyć całe, obniżymy tylko to o ten jeden bloczek. I taką będziemy robić drogę. Głównie tak tylko chcę zrobić takie dwa pasy przez środek tego miasta. Czyli to, co teraz tu jest, to będzie główna droga. Tak jak to widzicie. Tak, to będzie tutaj główna droga. No i po jednej stronie i po drugiej. Miasto. Mam tu taką świątynię, ale nie mam pojęcia, jaka ona jest duża. No dobra, jest duża. Akurat może mi się tutaj nie zmieścić. Tutaj mi się może nie zmieścić. Musiałbym ją postawić tutaj na tym środku. Więc trzeba by było to tutaj całe wyrównać. No niestety bardzo dużo tego równania tutaj będzie. Próbujemy to troszkę szybciej zrobić tym. Nie chcę zaś za głęboko się wkopać. Zobaczymy, czy wyszło. Wyszło. Dobra, i tym żeśmy powinni się w miarę szybko powinniśmy ten teren wyrównać. No, obniżamy go dosyć sporo, bo tu o ten, ale tu jest taka wysepka tylko. Jeżeli ja to wszystko zbiorę, to ten teren nie będzie taka góra po prostu, nie? A się fajnie nam sprości. Więc chcę to sprościć. Nie wiem, czy zdążymy to wybudować, bo w sumie ten odcineczek miał być do 10 minut. A widząc tutaj teren, jaki chcemy wyrównać, będzie na pewno dużo dłużej trwało. Więc może tylko sobie podrównamy troszkę. I nie będziemy już tego budować. Dobra, tutaj możemy jeszcze też strzelić, bo to się powinno nam tutaj sięgnąć. Tak. Możemy strzelić. W sumie powinienem równać w drugą stronę, w tą stronę, nie? Bo to ma być po tej stronie. Tak. Dobrze, dobrze, po tej stronie, tak. Po tej, więc powinienem w tą stronę równać. Jest już na dwa, więc to już mi nic nie zrobi. Tutaj. No. Tak. No to jest chyba najszybsze równanie. Można jeszcze używać TNT, ale TNT robi dziury, nie? Tak krzywi nam teren. Więc myślę, że to jest chyba najszybsze i najlepsze równanie. Wiadomo, no, w niektórych miejscach można by się było bawić tak, jak nie chcecie. Nie chce się wam jeszcze tego zbierać. Robić coś takiego. I wtedy, jeżeli macie dużo, bardzo dużo macie tutaj tych do strzelania, można po prostu robić coś takiego, nie? Nie zwracać uwagi, czy się tam równo kładzie, czy nierówno. Po prostu one tam jakimś swoim obszarem będą zbierać. I nawet wtedy zbieracie te pojedyncze.
tak dosyć fajnie, dosyć szybko możecie wyrównać. Nie musicie mieć po 3, czy tam po ile tych kostek. Nawet pojedyncze dacie radę wyrównać. O, zobaczcie jak to idzie. To bym mógł trochę gęściej stawiać. Ale dobra, staram się tak, żeby to jak najszybciej. Wejdziemy to dookoła, może się to podrówna całe. Ja tego mam bardzo dużo, bo z trybu kreatywnego mogę to brać, więc nie muszę zwracać uwagi. No, brakuje tutaj takiego narzędzia, żeby szybciej właśnie równało teren. Jeszcze coś, jeszcze szybciej niż to na przykład. To jest dosyć fajne, ale... ale nie jest to za bardzo na dużą powierzchnię, nie? Takimi małymi kawałeczkami się to równa. Dobra, myślę, że zdążymy to wyrównać ten teren fajnie. Patrzcie, jak ubywa nam tego. Zostało nam tu dosłownie chyba kawałeczek tylko do wyrównania. O, skończyły mi się. Nie, mam jeszcze zapas. Dobra, myślałem, że się skończyły. No, tutaj już cyk. Chyba znikło, tylko się zawiesiło. No tak, zwykle się przy grafice takie coś wieszają. Jakbyście wczytali grę, niekiedy się samo wczyta, wystarczy się teleportnąć w inne miejsce i to się samo wczyta. Dobra. I co, mamy już to prawie wyczyszczone całe. To myślę, że jak postawimy tą budowlę... mi nie wzięło. Czy jeszcze gdzie coś zostało? Wszystko. Ostatnie chyba trzy strzały. Tutaj, tutaj. No i tutaj zostały jeszcze jakieś dwa małe. No i zobaczcie, jak elegancko mamy wyrównane. No i teraz tutaj pójdzie droga, tak? Tutaj nam pójdzie droga. Nawet mógłbym obniżyć tą drogę, bo teraz jak mamy tutaj to wyrównane, to mógłbym wkopać tą drogę, nie? Tak mi się wydaje, że ją wkopiemy niżej. Ta droga pójdzie po prostu w tej linii. Ale ja sobie tylko zaznaczę, że tutaj... tutaj pójdzie droga. Aha, i chodnik, dobra. Jest jeden na chodnik, na ten, dwa i trzy. To w tym miejscu pójdzie ten chodniczek. Muszę sobie zaznaczyć tylko, żeby miał gdzie tutaj to wybrać. Wymiar fajny zrobić. No i tutaj mogę stawiać tą świątynię. Czym jak ona jest duża. Ona potrzebuje, tu ma zaraz wejście. Spod tego, więc troszkę suniemy. No i myślę, że tutaj... tutaj będzie nam nachodzić na wodę, czy nie będzie nam nachodzić na wodę? Będzie nam nachodzić na wodę i to dosyć sporo. Więc tutaj będzie trzeba ją później podbudować. Podbudować, żeby nie była taka... taka wisząca. Ale dobra, myślę, że takie miejsce będzie miało dobre. A nawet w sumie zastanawiam się, czy nie zrobić jej tutaj dalej. I tej wody nie zrobić, że pod nią wpływa. Tylko tam już mam obniżony teren na wysokość tego miasta. Dobra, zostawimy tak jak jest. Może troszkę... troszkę może przesuniemy w bok. Chcę, żeby ona całą tą wodę mi zajęła. Jeszcze. Nie, jeszcze 4-5 kosteczek. Nawet tutaj. Czy jeszcze trochę? O, nachodzi na to, dobra. Ale jeszcze bym mogła tutaj troszkę, żeby tutaj na kraju była. Tak, i tutaj będzie na samym kraju wody. No dobra, tak mniej więcej o to mi chodziło i tam się podbuduje.
tutaj by była, ten chodnik by był. No, myślę, że nie musi być tak blisko. Nawet. Nawet może być tak. Dobra, stawiamy ją, nie? Zobaczymy, ile ona tu potrzebuje. No wiecie co, no troszkę dużo budynków. Tu jest prawie 16 tysięcy bloczków do wybudowania. A tu zaledwie 3 te. Więc jedziemy, zobaczcie jak to pójdzie. Zobaczcie jak się świątynia buduje. Zobaczcie jak się buduje świątynia. Tak się buduje blueprinty. Patrzcie jak to leci. Zobaczcie, tutaj mamy całą. Ją, tutaj nam. Aha, nasze stworki, takie latarki jak mamy, to nam budują. Te stworki nam budują. Patrzcie jak budują. Zobaczcie, jak to elegancko wygląda. Tak nam leci. Zobaczcie. Ile by wam czasu zajęło, żeby wybudować takie coś? O, nawet dźwięk jakiś mają. Zobaczcie, jak nam powstaje ładnie nasza świątynia. Elegancko. Nigdy, powiem, nie stawiałem tym takiej dużej budowli. No wiem, że powiecie, że ta budowla nie jest duża, ale zawsze takie małe, jakieś autko czy coś takiego stawiałem. Takiego czegoś jeszcze nigdy, więc nie wiedziałem jak to wygląda, też to pierwszy raz użyłem. Więc widzę, że całkiem fajnie to idzie. Jeśli jest teren wyrównany, no macie budynek, później tylko sobie zrobię dookoła, wyczyszczę, wysprzątam. I mam całość fajnie postawionego. Tutaj wodą zalewają. Cały sufit. Nie wiem, chyba jeszcze górna warstwa była, nie? Mi się wydaje. W razie widzę, że tu woda się buduje. Tak warstwowo to jedzie, nie? Jedna warstwa, druga warstwa. O, i teraz jadą trzecią warstwę. Cienienie, że bloczkami. Jeden rodzaj bloczków pierwsze, później drugi rodzaj, tylko warstwami, nie? Co trzeba, to się buduje. Oj, to już chyba będzie góra, nie? Się zastanawiam. Aha, tam będzie przód. To chyba dobrze, że kto postawił. Dobra, jest komplet, widzicie? No i elegancko wygląda, nie? No i mamy tutaj taką świątynię. No, mi się podoba. No i tak, we świątyni macie tutaj. Taki jest hasło, nowy kod, tywy i gs, twix, coś takiego i dostajemy takie spodnie, jak tu widzicie. Elegancko, warto sobie użyć kodzik, no macie zawsze nowe ubranko za darmo, nie musicie kupywać. No i co, i dzięki za oglądanie, do następnych odcineczków, może jakieś kodziki zaś się pojawią kiedyś. Do zobaczenia. Cześć wam.